widzowie, wpadłam na taki pomysł, żeby zostać policjantką na Brookhaven. I właśnie, możemy się zatrudnić, no bo to by była nawet fajna praca. I to by było ciekawe też. No to ja zjadę tu sobie windą, bo tu mam komputer i sprawdzę, jak się zatrudnić. Musimy to sprawdzić koniecznie. Bo to by było bardzo ciekawe, bo podobno właśnie brakuje policjantów. Czekajcie, bo coś mi się z ekranem stało. No dobra. Da się zatrudnić, no. Jutro pójdziemy do policji. Rano. Dobra, pójdę już spać. Halo. Brookhaven mi się popsuło. Halo. Ej, nie mogę wjechać windą. No dobra, tu będę spała. No to tu będę spała, bo nie mogę windą normalnie wjechać. No bo w ogóle, wiecie co, nie pójdę spać. No to sobie tak siądę. O! A w sumie to fajnie by było już zacząć tak w nocy, no bo przecież trzeba się tam zatrudnić, to ja tam już najlepiej pójdę. Okej. Robimy sobie auto. Na razie nie mogę policyjnego, bo jeszcze nie jestem jakby zatrudniona. Jedziemy się zatrudnić. Ej, alarm bankowy. Tu jakieś auto obok banku. Mam nadzieję... potem muszę to zgłosić na policję. Na razie to się muszę zatrudnić. Na razie, no... O, patrzcie, alarmy już są w policji, ale tu nikt nie pracuje, patrzcie. Naprawdę to poważna sprawa. Dlatego dzisiaj to ja zostanę policjantką. Już się tu zatrudnię. Ej, nawet mi zatrudnianie się nie działa. O, teraz mi działa, okej. No dobra, piszę tu Markus Pot, ale właściwie tu nikogo tu nie ma. A tu piszę po prostu name, czyli... Tu ktoś był na tej oto liście. Muszę się przebrać oczywiście. A i nic nie biorę z ekwipunku, tylko tutaj. O, pistolet. Ej, pistoletu nie mogę wziąć. Ej, mi się to Brookhaven popsuło. Dobra, ja wezmę z ekwipunku, bo ja normalnie jakoś nie mogę. Ale biorę to tylko, co tam leżało. Bo mi się coś popsuło tutaj. Ej. Robimy inny pistolet, patrzcie. Taki jest ładniejszy. O. No dobra, słuchajcie, bo okradli bank, no to ja muszę jechać na akcję. Właśnie, nie wiem, kto to okradł. Mam nadzieję, że nie ten tajemniczy Markus Płot. Dziwne imię. Ej, motor sobie wezmę, będzie szybki. Szybki będzie motor. Czemu ja się wywaliłam właściwie? Ej, przecież to jest mój... Widzowie, ja nie mogę jechać. A, dobra, mogę. No dobra, muszę zaparkować sobie auto. No i mam zaparkowane, teraz będziemy po prostu... I właściwie to ja jeszcze nic tu kompletnie nie wiem. Wezmę sobie dzień. Nie no, serio, nic nie mogę wziąć. To jest bardzo dziwne. Dobra. Mam nadzieję, że będę... Bo ja tu chcę tutaj patrzeć. Nie no, widzowie, ja coś mam... Czekajcie, ja się muszę zresetować. Bo mi się coś tu popsuło po prostu. Dobra, i czy teraz będzie dobrze? Teraz mogę brać rzeczy? Bo właśnie, bardzo mi potrzebny ten helikopter, żeby po prostu obserwować miasto z góry. Mam nadzieję, że mnie nie wywali, bo czasem z Robloxa wywala z różnych... Ej no! Bank ukradli! Jedziemy tam, jedziemy, szybko!
Włączamy sygnały. Jedziemy. Ja sobie zaraz ustawię prędkość. No słuchajcie. Hej! Czy to pani zrobiła? Proszę pani, jak pani mówi, czy to pani zrobiła? Bo bank okradli. Nie no, to chyba nie pani, bo pani tu z tego bankomatu bierze. Nie no, karty nie mogę. Słuchajcie, mnie to już denerwuje. Ej, kto dzwoni, kto dzwoni? No dobra, musimy się zająć tym. Tutaj. Ej, ej, tam ktoś dzwoni. Ja nie wiem, jak to wyjść. Ja tej karty nie mogę wziąć. Nie to wiem. Nie no, widzę, ja naprawdę tej karty nie mogę wziąć. Nie mogę. Dobra, spróbujemy wejść inaczej. Bo ja mam taki plan. Idealny. Który na to pozwoli. Musimy po prostu wejść tędy. O, bardzo. I tu znowu tą skrytkę. Mnie to już naprawdę denerwuje. Ja chyba zaraz odłączę i dołączę jeszcze raz. Co jest? Coś tu na pewno był. Tylko kto? Pytanie. Takie pytanie. Widzowie, błagam was, poczekajcie, bo ja chyba muszę dołączyć jeszcze raz. Po prostu nic nie mogę zrobić. Nic, poczekajcie. Błagam. No dobra. Jak to teraz będzie? Czy teraz nam to właśnie podziała? Mam nadzieję. No dobra, okradli bank. Ja teraz nie mam domu, w ogóle straciłam dom, ale co tam? Tym się nie możemy obchodzić. Patrzcie, on tak wygląda. Wygląda tak. Poszukujemy takiego oto faceta. Ej, znowu bank okradli, serio? Dobra, biorę sobie mój motorek. Ej, trzeba kajdanki koniecznie wziąć, kajdanki. Dobra, dzienniczek. Ej, dalej mi to nie działa. A, działa już, działa. Okej. Okay. Dobra, to słuchajcie, ja sobie polecę helikopterem, bo ja mam taką możliwość. Mogę sobie polecieć helikopterem. I będziemy patrzeć na miasto z góry. Tak po prostu. To jest najłatwiejsze. Patrzcie, lecimy sobie do góry. Patrzcie! 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 Tam jedzie to auto, które wcześniej było. Szybko. Ej, śledzimy je z góry. Ona chyba tego nie widzi. Czekajcie. Co tam pisze nad głową? Nie! Nie zauważył nic. Aj! No to się wpakowałam. Szybko, szybciej. Haha, jesteś śledzony. Dobra. Okej, musimy teraz zobaczyć, czy... Ej, on tu jedzie. Ej, widzowie, ja się skryję tutaj. Ja się tu skryję, ja tak wychodzę z tego helikoptera. Ej, i przy okazji sobie zrobię dom. Żeby było lepiej. Tyle razy już został bank ukradziony. Musimy mieć tego, znaczy właściwie to auto musimy mieć na oku. No bo naprawdę coś jest tu nie tak. To auto jest zbyt podejrzane. I czy wy też tak uważacie? Tego nie wiem, ale chciałabym, żebyście tak uważali, bo naprawdę nie wiem, o co chodzi.
No dobra, a ogólnie to ja nie wiedziałam. A dodali zjeżdżalnię. Patrzcie, tam jest zjeżdżalnia. Ej, dzwoni, dobra. Jedziemy na akcję, bo nie możemy się tylko przejmować tym jednym przestępcą. Bo właśnie wcześniej też to auto widziałam. Tam ktoś dzwoni, tam, ej, w tym domu. Ej, na dachu wyląduje, czekajcie. Ej. No dzień dobry, co się stało? A nie to pani dzwoniła, tak? Kto dzwonił? Halo? Ja nie znam tego języku. Ja nie znam tego języku po prostu, przykro mi. Właściwie to, co to za dziecko? Co to za dziecko? Chodź tu dziecko, ja ci dam do jakiegoś domu dziecka. Nie no, nie wiem o co jej chodzi. Tam ma helikopter na dachu. No co? Co? No co? A gdzie pani mnie bierze? No co? Aha, fajnie, no i tylko po to po mnie dzwoniła. Fajnie. Ej, znowu bank okradli! Nie no, widzowie, ja już nie wytrzymuję, ja tam... Hej! Ja jestem! Szybko! Kajdanki! Ej! Ej, to jest on! Dobra, widzowie, szybko bierzemy auto. Pierwsze lepsze. Musimy jeździć autem. Robimy sobie prędkość 70. Tam jedzie! Tam pojechał! A! Nie no, on idzie do pociągu. Skąd mam wiedzieć, gdzie pojechał? Skąd ja będę to wiedziała? Dobra. Może tu pojechał. Możliwe, ale nie wiem. Musimy się szybko sprawdzić. Albo chyba wiem, gdzie on pojechał. On mógł pojechać do lasu, tak. I wiem, że to jest ten prezent. Wygląda idealnie. No i oczywiście też ten. Jest tak nazwany. Markus Płot. Nie wiem, co to... Ej, ej! Co tu skakało? Ej, wy to widzieliście? No, wiedziałam, że to jest! Wiedziałam! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ej, on ucieka! Szybko! Za nim! On nie jest taki szybki! Chyba. No, widzicie, ja jestem szybsza! Wysiadać ręce do góry. No nie. Co się stało? Co się pani stało? No co się stało? Czemu pani płacze, proszę pani? Co ten złodziej coś pani zrobił? Nie wiem o tej pani, nie dzwoniłam, no to się odjeżdżam. Trzeba łapać przestępcę. Ej. Szukamy go. Gdzie on jest? Poszedł tutaj. O nie zatrudni się na prezydenta, nie będzie prezydentem. No tak myślałam. Nie. On na pewno nie będzie... Co pan robi? Kajdanki mu dać! Szybko! Idzie z do więzienia, trudna.
siadać tu. No i słucha się. Teraz do więzienia. Co tu, jakiś koń nam wsiadł do auta. No dobra. Mamy go. I teraz będę go pilnować. Tylko jak są akcje, jak tu zaparkować? Ja nie będę miała tego gdzieś, bo ja jestem policjantem, ja nie mogę źle parkować. Więc ja muszę tutaj dobrze, o tutaj. Dobra, już jest. Okej, okay. No chodź. Ej, i na przesłuchanie, no chodź, chodź, chodź. No, hej. Hej, gościu, Markus. No chodź. No dobra, idziesz do aresztu. Znaczy, ja najpierw to go zaniosę na przesłuchanie. Chodź tutaj. Ej, teraz ja będę z nim pisać. Czekaj. Napiszę mu, czemu okradasz banki? Też banki. Bo lubię. Napisał, bo lubię. No nie, tak nie można. Ja nie mogę z tego śmiać, ja jestem policjantką. Bo lubię. Nie. Tak ma nie być. Zakaz. Zakaz na okradanie banków. Na ile lat, ej, ja nie wiem, ile to jest lat za okradanie banku. Dobra, napiszę mu 5 lat. Ej, gdzie on jest? Ej, on zniknął. Ej, ej. Nie, no co, ja sam uciekł, ja nie zauważyłam, bo pisałam. Nie, no serio. Ej, ej, czekajcie, ja zamknę teraz to auto. No i masz, teraz się wpakowałeś. Czekajcie, bo on stosuje jakąś dziwną metodę, że jak się da Ej, ej! Ja auto wzięłam. Dobra. Ej, on ma pistolet, on ma pistolet. Czekajcie, ja też wezmę pistolet sobie. Żeby on się po prostu bardziej bał. Żeby się bardziej bał po prostu mnie, dobra. Ej, ja sobie zrobię taki mój ulubiony, taki fioletowy, ładny. Ej, gdzie on się podział? Gdzie on jest? Ha, on chyba nie wie, gdzie można auto zamykać. Ej, proszę pana. Co pan robi? Dobra. No to musimy go szukać. Ciekawe, gdzie pojechał. Mam nadzieję, że kogoś nie okradnie. A! Widzowie, jak ja jeżdżę. No, ej. Ej, 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 co ja zrobiłam? Ty, ej, 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 to co jest grane? Czekajcie. Uff. Dobra, teraz sobie zrobię auto, bo to naprawdę było dziwne. Halo. Czemu ja wysiadłam? Po co? Okej, okay, no to szukamy dalej tego... najgorszego przestępcy chyba w całym Brookhaven. Ile razy on już bank okradł? Ejo! 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 Jego auto widzę! Widzę jego auto! Dobra. Czyli znaczy, że on chyba znowu chce napaść. Napad, co? Co? Serio? No nie, nie będzie tak. Ej! Ej! Go tu nie ma! Ej, patrzcie. Ha! Dobrze, ukradli mu auto! Ej, a to na pewno było jego auto? Nie, nie wiem, kogo to auto, bo przecież każdy może mieć takie same auto, nawet wszyscy. Widzowie, ja udaję, że tego nie znam. Albo nie, ja to znam przecież, więc weźmy tu go, sprawdzę, czy go nie ma. Bo tu są kamery, tak, zobaczymy. O nie! Oj, on pewnie tu przyjdzie, on pewnie tu przyjdzie, ja myślę. Ja tak myślę.
Ja tak myślę. Ja myślę, że on tu przyjdzie. Proszę. Czekajcie, muszę się ukryć. Nie no, idę tam, widzowie, idę. Już tu strzelamy. Tak, okradł bank. Ale my o tym oczywiście wiemy. Czekajcie, bo ja muszę wyjść, a ja tej karty nie mam, no więc... łóżka to nie będę używać. Bo to tak nie wypada, jak się jest policją. Więc ja po prostu... Ej, bo ja właśnie słyszałam tylko coś. Nie, nie, wiecie, to się chyba samo zamknęło po prostu. No dobra, to idę szukać dalej, bo ja naprawdę chcę go w końcu złapać. A! Czekajcie. Halo, co pan robi? Haha. Idziemy, słuchajcie, widzowie. Idziemy. I jak już on będzie się siedział w tym więzieniu, już na przesłuchanie nie pójdzie, bo znowu z niego ucieknie. On jest bardzo sprytny. No to... idziemy. No dobra, widzowie, myślę, że ten odcinek można by już zakończyć, no bo jest złapany przestępca. No i... papa! Udało nam się! Sukces! Ja wam pomacham tutaj. Papa! Ucieka! Zamknąć go! No i teraz się możemy pożegnać. Papa!